kolejnym spotkaniu poświęconym tematyce biblijnej. Naszym gościem jest dzisiaj Rafał Kosowski, autor chrześcijańskiej powieści Nierozpoznany. Z tego co wiem, na polskim rynku dominują przede wszystkim tłumaczenia z innych języków. Co skłoniło Cię do napisania tego typu powieści? Przede wszystkim był to impuls, żeby w ogóle zacząć coś pisać. Pamiętam, że wtedy czytałem jedną z jakichś powieści sensacyjnych i to było takie silne pragnienie, żeby właśnie zacząć pisać, żeby coś przekazać. Przedtem zajmowałem się trochę muzyką, różnymi innymi rzeczami, ale właśnie powieść, książka to jest coś, co w czym mogę najlepiej i najpełniej wyrazić swoje przekonania. No, nie dziwne jest dla mnie, że akurat postanowiłem napisać powieść chrześcijańską. Jak już sam stwierdziłeś, na polskim rynku dominują przekłady i w zasadzie jest niewielu autorów, którzy piszą powieści. Chociaż no, przekłady są znakomite, choćby Frank Peretti czy Francine Rivers są to znakomite książki, aczkolwiek no, często można wyczuć, że są one pisane przez autora zagranicznego. Dla mnie powieść chrześcijańska jest takim ciekawym środkiem przedstawienia znanych już nam wydarzeń czy znanych nam osób. W przypadku Nierozpoznanego chodzi o Jezusa Chrystusa. Przedstawić w sposób nowy, pokazać swoje własne widzenie tego tematu, pokazać pewne rzeczy, które czasami są osobiste, które akurat mnie urzekają w danej postaci czy w wydarzeniu. I właśnie książka Nierozpoznany, którą we wrześniu zeszłego roku wydało wydawnictwo Vocatio, jedno z większych na polskim rynku. Właśnie ta książka opowiada o Jezusie Chrystusie, ale pokazuje go nie tylko jako Zbawiciela, ale jako Pana historii. I myślę, że chrześcijanin znający Pismo Święte jest świadomy tego, że Jezus Chrystus nie pojawił się na świecie jako małe dziecko po raz pierwszy, tylko że już istniał wcześniej. Pismo Święte mówi, że to właśnie z woli Ojca Jezus Chrystus był tym, który stworzył wszechświat, a więc to On jest tym Stwórcą. Widzimy Go jako siłę sprawczą naszej historii, jako tego, który prowadził naród izraelski. Zresztą Pismo Święte o tym mówi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale mówi, że Jezus Chrystus był tą duchową skałą, z której pił Mojżesz i cały naród izraelski. A więc no, nie sposób przecenić Jego wpływu na historię świata. Tym bardziej, że całe Pismo Święte, czy to Nowy, czy Stary Testament, za centralną postać i centralny temat ma właśnie Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, które było zapowiadane przez proroków, a Nowy Testament z kolei pokazuje Jego życie i przedstawia zapowiedzi dotyczące Jego powrotu. Natomiast książka pokazuje Jezusa jako Pana historii przede wszystkim. A jakie jest jej główne przesłanie? Jej główne przesłanie jest to pokazanie, że czy w czasie świata przedpotopowego, czy w czasie narodu izraelskiego Jezus był tak samo obecny w życiu ludzi, jak i jest obecny dzisiaj. I że zależy mu na całym świecie, ale zależy mu też na poszczególnych ludziach. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część zatytułowana Świat Pierwszy pokazuje z perspektywy wspomnień Jezusa, bo całość zaczyna się niejako od Golgoty, od sceny, w której właśnie Jezus Chrystus umiera na krzyżu i właśnie czerpie siłę ze wspomnień. I pierwszy świat opowiada o ludziach, którzy żyli przed potopem. Pokazuje rodzinę Adama, która przeżyła wielką tragedię, utratę swoich dwóch synów. Pokazuje świat, który stacza się powoli w przepaść, a jest to świat, który wbrew dzisiejszym opiniom był światem zaawansowanej techniki. Światem, w którym panowały zupełnie inne warunki niż dzisiaj. I pierwsza część książki kończy się opisem potopu, dlatego że potop to była właśnie ta konsekwencja
upadku moralnego ludzkości. W drugiej części książki skupiłem się na czymś, co czasami ludzie zarzucają mi, że właśnie zająłem się okresem dorastania Jezusa Chrystusa, czyli tym okresem, który jest pominięty w zasadzie w Piśmie Świętym. Widzimy go jako 12-letniego Jezusa w świątyni i wtedy on już jest świadomy, wie, kim jest, kto jest jego ojcem. A potem widzimy go dopiero, gdy następuje czas chrztu w Jordanii, więc cały ten okres 18 lat jest jakby ukryty przed nami. I tutaj zaryzykowałem, może ktoś powie, ale zastanowiłem się, w jaki sposób Jezus dochodził do świadomości tego, kim był. Bo uważam, że to nie było w ten sposób, że nagle któregoś dnia jako dziecko przy zabawie, czy może już jako starszy, dorosły człowiek stwierdził, aha, jestem Mesjaszem, aha, przyszedłem, żeby umrzeć za świat, za ludzi, przyszedłem, żeby być Zbawicielem. Myślę, że był to jakiś proces i chociaż, jak mówię, w świątyni on już jest jako 12-letni chłopak świadomy tego, kim jest, to właśnie pytanie, w jaki sposób on dowiedział się, kim jest, prawda? Czy było to bezpośrednie objawienie Boga, który przemówił do niego i powiedział, ty jesteś moim synem, czy może w inny sposób, jakoś to się musiało stać. Nie wiem, czy stało się tak, jak ja to opisałem, trudno udowodnić, że tak nie było, trudno udowodnić, że tak było, ale myślę, że spojrzenie, które ja tutaj przedstawiam, wyda się czytelnikowi interesujące. Podobnie jak kwestia jego dochodzenia do świadomości celu, do świadomości misji, którą musi wypełnić. Też nie wiemy, jak to się stało. Wiemy, że gdy przyjmuje chrzest w Jordanii i zbiera uczniów i zaczyna głosić swoje nauki, wtedy on już doskonale wie, po co przyszedł na świat. I też nie wiemy, w jaki sposób do tego doszło, ale ja uważam, że był to proces. Był to jakiś proces, może właśnie przez czytanie proroctw, może poprzez jakieś objawienia, które Bóg mu dawał. Faktem jest, że w pewnym momencie Jezus już wiedział, kim jest i po co przyszedł. Trzecia część to jest znowu powrót na Golgotę i pokazanie właśnie, czym było dla niego już nie tylko samo umieranie, bo przecież śmierć na krzyżu była potworną śmiercią, ale jak wyglądało, czy jakie konsekwencje miało wzięcie na siebie przez niego naszych grzechów? Jak to mogło wyglądać i z czym to się wiązało? Także o tym mówi ta książka. Ktoś, kto lubi akcję, też znajdzie w niej akcję. Ktoś, kto lubi powieści Franka Peretiego i właśnie motyw zmagania dobra ze złym, postaci aniołów i demonów, te wątki też tutaj są. Natomiast no, nie jest to powieść sensacyjna. Jest to powieść, która jest pełna przemyśleń, pełna również moich osobistych pewnych przekonań, które mam. Może tyle.